Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Tori152 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Legend of Asun. Moi drodzy, dzisiejszy odcinek rozpoczniemy od rozmowy z Magusem. Jesteśmy w trakcie zadania Dociekliwy Magus, ekspedycja. Tak naprawdę Dociekliwy Magus jest już do oddania. Także pogadajmy z Magusem i zobaczmy. Dowiedziałeś się czegoś więcej o wejściu do świątyni? Zewnętrzna analiza nie zawsze jest dokładna. Jedno jest pewne, magia nie oddziałuje już na to miejsce. Co to oznacza? Oznacza to, że wszelkie magiczne praktyki w tym miejscu nie przyniosą oczekiwanych skutków. Czy to oznacza, że magowie nie mogą już czerpać stamtąd mocy? W sumie to właśnie tak wygląda sytuacja. Gdy podniosłem ostatni fragment, zemdlałem. Jak do tego doszło? Pewnie to na ciebie przekierowało się magiczne wyładowanie. Wraz z upływem czasu każdy przedmiot jest narażony na wsiąknięcie magii. Naruszenie jej struktury spowodowało uwolnienie się energii, przez którą zemdlałeś. Twoje ciało po prostu nie było na to przygotowane. A co z drugą piramidą? Tamtejszy artefakt podniosłem bez nieprzyjemności. Gdybym zrobił to samo, możliwe, że skończyłoby się podobnie. To bardzo sytuacyjne, w każdym razie zapewne energia tamtego fragmentu nie była aż tak wielka. Ja i Cortez wróciliśmy z okolicy, którą przeszukaliśmy. Najwidoczniej coś odkryliście, co dokładnie? Na wschód stąd jest mały przesmyk prowadzący na bagno, jednak poza nim i wodospadem nie udało nam się znaleźć żadnego innego wejścia. Cortez i ja natknęliśmy się na teren podobny do pustkowia, tego gdzie jest kopalnia złota. To było bardzo dziwne miejsce, po środku znajdowały się zrujnowane budynki. Nie przyglądaliśmy się im uważnie, bo chcieliśmy się stamtąd jak najszybciej ulotnić. Wasze podejście było bardzo rozsądne. Niestety dowiem się na własną rękę. Co to za miejsce? Skąd wzięły się tam te budynki? Te budynki to jedne z pierwszych mieszkańców Asun, które obecnie są pokryte mgłą i zapomniane. Powstały jeszcze zanim nastała wojna. Kalendarz został wynaleziony, a Orańczycy byli rzadkością. Bardzo interesujące. Przypomniało mi się, że natrafiliśmy na Kalwina, który znalazł ostatni fragment. Wręczył ci go? Owszem. Świetne wieści. Wręcz perfekcyjne. Powinieneś już mieć wszystkie części klucza. Nadaje się już do użytku? Coś się kończy, a coś zaczyna. Co rozłączono, ponownie ma się złączyć. Cztery fragmenty stworzą nowy twór. A więc musisz tylko złożyć je w całość? Tylko, to mało powiedziane. Jeśli chociaż jeden z fragmentów miał niepożądany kontakt z otoczeniem, może to wpłynąć na funkcjonalność klucza. W takim razie miejmy nadzieję, że obejdzie się bez większych problemów. Mogę coś zrobić, aby się do tego przyczynić? Pomoc Adriana byłaby nieoceniona. Okej, czyli do Adriana idziemy. Zaczekaj, a co z Flintem? Jego rana powoli się zasklepia, a sepsa przeminęła. Powinieneś rozbudzić w ciągu następnych kilku godzin. Czyli wszystko z nim w porządku. Jego ciało się zregenerowało, niech umysł da o sobie znać. Tylko on ma wpływ na samego siebie, nie mogę w to w żaden sposób ingerować. W rzeczy samej, w takim razie do zobaczenia. Okej, no to Flintowi dajemy może żyć. No a my w sumie idziemy powiedzieć chyba Adrianowi, nie? Że go Magus szuka. I sami pójdziemy w bagno troszeczkę zapolować jeszcze. Hej, ty. Magus chciał się z tobą widzieć. Czego chce? Powiedział, że chce połączyć wszystkie cztery fragmenty w całość i potrzebuje twojej pomocy. Ach, dodał też, że Flint stanął na nogi i pozbył się sepsy, cokolwiek to znaczy. Że co, proszę? Też czasami sobie zadaję to pytanie podczas rozmowy z nim. Flint dostał zakażenie krwi? To źle, naprawdę źle. A więc sepsa to zakażenie krwi. W rzeczy samej, w ranę na jego nodze musiało wydać się zakażenie. Tamte okoliczności miały na to spory wpływ. A więc znowu mu się poszczęściło. Powinny się cieszyć, że obeszło się bez amputacji. Żaden alchemik, ani nawet ja nie mógłbym mu pomóc.
Magus wydawał się tym niewzruszony. Magus jest konserwatio, wyleczenie chorego to dla niego błahostka. Oczywiście, że to dla niego nic. Nie będzie o tym wspominał, a wkrótce zwykli ludzie zapomną, jak tego dokonał. Z tego, co widzę, to ci konserwatio są naprawdę bohaterskimi ludźmi, cóż. Tak, w ogóle to Magus chciał się z tobą widzieć. W porządku, już do niego zmierzam. A teraz odsuń się, będziemy odprawiać rytuał. Poczekam, aż rytuał się skończy. No dobra, chciałam sobie już iść stąd. W bagno. Ale dobrze, w międzyczasie sobie pogadamy troszkę. Jak tam, moi drodzy? Chciałam powiedzieć weekend, ale jest środek tygodnia przecież. Ojej. Wczoraj się nachodziłam. Widziałam się z moją kuzynką i zrobiłyśmy jakieś 17 tysięcy kroków po Katowicach, nie wiedząc, gdzie idziemy. Fajnie było. Dużo pogadałyśmy. No, a ja dzisiaj muszę jeszcze jechać na zakupy. W sumie to odebrać paczki ze sklepów, bo byłam w sobotę w centrum handlowym, ale okazało się, że nic nie było, więc wszystko musiałam zamówić przez internet i... No i dzisiaj pojadę po paczuszki. Także będę wracała obładowana. Przy okazji też Damianowi załatwię jakiś prezent na imieniny, które ma... W czwartek skończyliście? Cztery części znów stały się całością. Wyczuwam, że teraz uda nam się przedostać do świątyni. A co zrobimy z tym? Czymkolwiek, co tutaj zrobiliście? Klucz musi czym prędzej trafić do świątyni, jak księga stamtąd zabrana. W związku z tym piątka z nas powinna spróbować dostać się do głównej komnaty, podczas gdy... Gdy co? Co się dzieje niby? Zaczekaj, czy naprawdę usłyszałem piątka z nas? Kwestia bezpieczeństwa. Kto chciałby udać się tam z własnej woli? A co z my wszyscy? Popatrz tylko na tych wszystkich kawalerów wygrzewających się przy ognisku. Nie do końca wiem, za co im płacą, ale raczej nie za zabijanie czasu i wyżeranie naszych zapasów. Adrianie, czy to na pewno dobry pomysł? Dlaczego nie? Do tej pory żaden z nich nie przysłużył się do sprawy ekspedycji. Czas najwyższy. To wielkie ryzyko. Nie wiemy, co czeka nas tam w świątyni, ani jakie właściwości posiada ta księga. W takim razie nie ma co się wychylać. Już wystarczająco wiele razy nadstawiają karku, tym razem niech zrobi to ktoś inny. Cóż to ludzie, Corteza i Flinta. Omów to z nimi, ja nie będę za to odpowiadał. Niezależnie od przygotowań, i tak będziemy narażeni na działanie księgi. Rób, co uważasz za słuszne. Dobrze, w takim razie postanowione. Porozmawiam z Flintem i Cortezem, a dopiero wtedy ruszamy dalej. A co ja mam zrobić? Skąd mam wiedzieć? Zrób pranie, ugotuj coś, idź na grzyby w głąb bagna. Nie obchodzi mnie to, spotkamy się jutro w tym miejscu. No i dobrze, jesteśmy w idealnym momencie, żeby, moi drodzy, iść na bagno i troszeczkę tam poszaleć. Także bardzo jestem zadowolona z tego. Postrzelamy sobie z łuku. Myślę, że to będzie najlepsze, co możemy zrobić. A tutaj mamy coś. Orkowa mapa bagna. To się nam mega przyda, chociaż w sumie aktualnie i tak dosyć dobrze się poruszamy po bagnie, więc tak. Przydałaby się wcześniej, ale pokazuje nam co i jak, więc na swój sposób może być na pewno przydatna. Bardzo miło. Węże błotne. Fajne mamy już te umiejętności, jeżeli chodzi o łuk. Bardzo jestem zadowolona z tego. Aha, bo już zebrałam z tego węża. Dobra. To zróbmy tak. Pójdziemy najpierw tutaj, gdzie żeśmy byli. Bo tam widziałam jakieś magiczne rzeczy w sumie po drodze. Tu jeszcze było parę innych potworów jakichś. Myślę, że warto będzie tutaj pobuszować po tej stronie. Okej, tutaj nie za bardzo jestem w stanie przejść tędy. Tutaj w sumie są przełączniki, ale nie ma aktywnego... Wiecie czego. No, dawaj, trutnia.
Ładnie, pięknie. Schowajmy łuk, bo tu coś może być po tej stronie. Jeszcze. Tutaj coś jest, jakaś roślina. Pytanie tylko, jak tam się dostać niby. Okej, bo my tutaj byliśmy, no nie? Oczywiście, że byliśmy. Tylko nie byliśmy tak w 100%. Ciekawe, jak w aligatora w sumie będzie wchodziło z... O kurde, jak ładnie. Nie spodziewałam się czegoś takiego. Powiem wam, że bardzo się cieszę, że najpierw poszliśmy z naszymi ziomami tutaj, a nie postanowiłam iść tutaj na przykład sama. Bo jednak jakbyśmy poszli samemu, to byłoby, wiecie, byśmy to wszystko musieli najpierw wybić, a tak to oni nam przynajmniej trochę pomogli. Lewo, lewo, prawo, lewo. Ładna skrzynia, szybciutka. Same miksturki, więc bardzo miło, naprawdę. Kolejna mikstura. Nie ma co marudzić i narzekać. Dobra, mamy naprawdę co zwiedzać. Jak się zgubię, to mapa mi trochę pomoże. Tu też jakiś aligator. Możliwe, że go załatwił ten. Calvin na przykład. Albo Cortez, jak ostatnio tutaj byliśmy. W sumie też jest to możliwe. Dobra, teraz pytanie. Stąd przyszłam. Więc wypadałoby zbadać tę jaskinię tu. Kurde, ale ktoś tam na korytarzu drzwiami pierdolnął. Mamy jaskinię kolejną. I mamy ognika. A z ognika będzie magiczny pyłek. Super. Kryształy też się przydadzą, bo jak pamiętacie, zielone nam dają zręczność. Więc to na pewno się przyda naszemu cwaniakowi, jak gramy pod zręczność. Okej, okay, chyba wszystkie kryształy, nie widzę nic innego. No i dobrze. A tutaj jest roślinka pod tym. Tu mamy jakiegoś węża błotnego. Super, podchodzi do mnie na szczęście. Kurde, gdzie znowu... Jezu, to jest wszystko tak nadźgane, że człowiek czasami nie ogarnia, gdzie on w ogóle jest. Aha, bo ta jaskinia była tutaj, dobra. Tu jest bardzo dużo węży błotnych. I to nie tylko z tego, co widzę. A ten wąż to skąd? Nie mam pojęcia. Dobra, zróbmy tak, że przejdziemy się jeszcze w tę stronę najpierw. A, tu jest ta roślina pod ziemią, dobra. No ale patrzcie. Znaczy w sumie teraz jesteśmy pod świątynią. Ale w sumie i tak nikogo tutaj przecież nie ma. O, tam jest bagienny golem. Trzeba by na niego troszeczkę... O cholera, to też jest bagienny golem. Nie wiem, dlaczego mi się przywidziało, że to jest truteń. Dobra, dwa bagienniaki. Trzeba by go, wiecie, do ściany. Najlepiej jak najszybciej. O, pięknie. Co prawda on się też będzie cofał. Ale raz na jakiś czas będzie chciał i tak mnie zaatakować. Ojejku, ała. A to było durne. Teraz nie wstanę znowu. Dobra, najwyżej będziemy robić w ten sposób.
No, jeszcze szczura mi brakuje. Mógłby go ten golem wywalić z kapci, nie? Kurde, ten trud, ten... O ja pierdut. Nic nie widzę. F12, bo... Zatruta jestem, nic nie widzę. Dramat po prostu. Już minęło 15 minut odcinka. Niemożliwe. Tak mi się dobrze dzisiaj gra. W ogóle ja też wylazłam w noc na to bagno znowuż. Dobra, wiecie co? Bo te bagienne szczury to najpierw trzeba się ich pozbyć chyba. Siema. No przecież, to na hita schodzi. Zablokowałam się tu. Siemano. O, masakra. W sumie tam na górę nawet nie muszę wchodzić. Też ciekawe, gdzie tam prowadzi ścieżka. A tam jest chyba ślepy zaułek na górze. Chyba, że będzie jakiś przesmyk. W ogóle aż muzyka... zginęła. Ale dziwnie. Ciekawe. Tam żeśmy byli. Ja w sumie nie chodziłam chyba wokół tej piramidy. Znaczy tutaj na pewno zostawiliśmy eliksirek. No właśnie. Kurde, tutaj nie ma łóżka nigdzie w okolicy, nie? Trochę niedobrze, bo się wepchałam w to bagno w nocy. Co jest z muzyką? Nie wiem, robimy wczytywanko. Może się pojawi za chwilę. W takiej ciszy mam grać? No, dziękuję bardzo. No i cóż, bądź co bądź, zaczyna się robić ciemno, więc pochodnia... nam tutaj wjedzie na pewno. Dobra, te bagienne golemy na razie zostawiam. Co ja powiedziałam? Kurde, no przecież w golema zawsze wchodzi łuk. Znaczy się wchodził w Odysei, może tutaj nie wchodzi. Znaczy wiecie co jest najgorsze, że ja nie mam broni obuchowej. Co mnie troszeczkę dobija. No bo takiego golemia, że będziemy długo tuc. Dobra, na razie jeszcze nie jest aż tak ciemno. Myślę, że chyba najrozsądniej by było wrócić i się kimnąć do rana. Ciekawe jak w jaszczurę wchodzi. Ładnie wchodzi. No powiem tak, no musimy wrócić, bo jest bardzo ciemno. Myślę, że nawet tędy sobie wrócę. Bo tędy przynajmniej znamy drogę i będziemy w miarę szybko w obozie. Znowu muzyka zginęła. O co chodzi? To też jest jaskinia, w której ja jeszcze nie byłam. No ale potrzebujemy... no potrzebujemy iść, wiecie. Kimę. Na spokojnie. Faktycznie, ci rekruci to by się mogli jednak przydać. A nie, że oni, wiecie, będą tak sobie tutaj po prostu i tyle. Dobra, śpimy do rana. Za niedługo też będziemy mieli nowy poziom, więc będziemy mogli się nauczyć jeszcze więcej zręczności. O, nawet aż muzyka wróciła po tym, jak się przespałam. Wow. Dobra, Cortez gdzieś idzie. Możliwe, że tutaj gdzieś ćwiczyć. Tam mamy tych ziomali. O nie, gra mnie zaprowadziła sama. O nie, ja nie chcę iść jeszcze. Pierdzielę to, spadam stąd. Nie zmusicie mnie. Ja wrócę tutaj pogadać, ale później. Na razie spaduwa. Dobra, zobaczmy, bo ja już też nie pamiętam, gdzie my byliśmy, a gdzie nie. Tu jest terenik cały zbadany.
Tu jest ten ołtarz Kuroma. Tu mamy dróżkę. Dobra, i tu są... Okej, chyba jesteśmy po drugiej stronie. Ja się może zapiszę, zanim zaatakuję te jaszczurki, bo ich jest tutaj dosyć sporo. One się akurat rzucą na mnie w grupie. Na szczęście ładnie będzie je w miarę szybko wystrzelać chyba. Okej, i już mamy kolejny poziom. Tam wąż błotny łazi po drzewie. Łuk plus jeden, dziękuję bardzo. Tu jest mega dużo syfu. Co ten wąż błotny robi? O, one też w grupie widzę. Ej, fajna. Dobra, bijcie mnie ile wlezie. Mogę tego węża? Mogę. Dobra, na szczęście sobie radzę. O kurde, czemu zaczęłam pływać? Masakra. Bij tego węża, superowo. Dobra, tu już nic nie ma, bo tu byliśmy. Tam jest zaś bagienniak. Nie, 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 bo mnie zatruje. Aj! Fuck this shit. W sumie jesteśmy chyba po drugiej stronie tego golema. Dobra, taką dużą się napiję razy dwa. Dobrze, że mamy ten amulet. Dobra, no muszę się tego golema pozbyć. Oby wąż błotny tam do mnie nie przyszedł. Dobra, powinno być już w miarę. Ale teraz już będę go biła do woli. Nieważne, że unikam moich ciosów. Kiedyś go spiorę. Znaczy, ja wiem, że to jest inny golem. Ale wiadomo, o co chodzi. Przydałaby się broń obuchowa. Ale nie mam. Niestety nie mam. Znaczy, mam jakieś tam pałki, ale one w sumie nic nie robią więcej. I tak wchodzi tyle samo i tak. No dawaj, no. Oby to był tylko jeden, ten golemiarz. O, to jest kolejna jaskinia z ognikami. W ogóle przez chwilę sobie zapomniałam, że przecież mnie zatruło. I sobie tak chodziłam, jak gdyby nigdy nic. Dobra, tylko tyle, tylko tyle. Roślinka. Tam byłam. W sumie to bagno. Zaraz obejdziemy całe, tak naprawdę. Okej, to zbierzemy. Siema, wężu. Ale to jest przyjemne, jak wchodzą te obrażenia z łuku. I to, wiecie, takie nie zgorsza, nie? Naprawdę całkiem fajne obrażenia. No i proszę, znalazłam Mariela. Niestety, ale nie poszczęściła mu się. I Szczaw Królewski był tutaj, w tym. Fajnie.
Słyszałam jakby drugiego węża obok. No to chyba jakieś takie dziwne, bo ja wiem, echo. Też to pewnie słyszeliście, nie? To nie był tylko mój wymysł. Józef, ale się cieszę. Cieszę się, że możemy biegać po bagnie i nie mam nerwicy, że jest tyle stworów. Tylko naprawdę wybijanie tego jakoś idzie. Bagienne golemy najgorsze. Tam też jakaś roślina, widzę, jest wyżej. Ja nie wiem, czy ta gra oczekuje od nas jakiejś naprawdę akrobacji, niczym z Lary Croft, czy o co chodzi. Ale na to mi to czasami wygląda. Dobra, na razie się golem nie szczaił, rytuarze. A tam w oddali? Nie widzę, co tam niestety chodzi. Co ciekawe, ten golem jeszcze mnie nie widzi. Tak wiecie, zrobimy takie sneaky peeky w jego stronę. Oparcie go o drzewo chyba będzie głupie, bo on się wyślizgnie mi, nie? Albo i nie. To bajlando. No i fajnie. Prawie by mnie klepnął przed chwilą. Ale miło. No i superowo. I mamy po golemie. Sorki, że ja tak czasami nic nie mówię, ale po prostu, wiecie, wybijanie tego... O, myślałam właśnie, że szczureks będzie. A wiecie, jak to jest z tym. Nie, nie, bo mnie zatruje, sio. Dobra, no chodzimy sobie, spacerujemy. Jest fajnie, miło. Chyba powoli dochodzę, chyba zrobiłam kółeczko, nie? Docieramy znowu do tej piramidy, gdzie byliśmy poprzednio. Znowu plus jeden. Gra mnie rozpieszcza dzisiaj. Tam też jaszczurki. Tak, no i dotarliśmy w sumie tutaj właśnie. Bajecznie. O, tamten się nawet na mnie nie rzucił. To też miło bardzo. No i superancko. Tutaj nic, nic. Tam golemiarz i truteń, dobra. Ale jestem zadowolona. Boże, jak ja jestem zadowolona z tego, że nam tak dobrze idzie. Ten golemiarz pilnuje mi jaskini, więc tam musimy się akurat dostać. Gorzej, tam są dwa golemy. Weź sobie teraz tak, żeby tylko jeden przyszedł. Słuchaj, mamy jeszcze cztery golemy do pobicia, nie? Zapraszam jednego. Jednego. Dobra, odejdziemy z nim trochę. Dobra.
No, ale to było durne. W sumie... Dobra, już jest chyba mój. Lepiej się czasami, wiecie, do nich też nie przysuwać, kurde, no. Umrę tu. No właśnie. Nie wiem, gdzie się zapisałam. Przy tym golemem chyba. Najgorzej jest, jak ktoś już nas raz przewróci. No, bo potem jest dramat. Kurde, no. No widzisz mnie? Jego bym wzięła może tu. Ej, co jest? Kopnął mnie. Dobra, teraz tylko klikać lewo-prawo. Ale dramat. Ja widzę golemów. A wiecie dlaczego cztery? No bo jeszcze tam dwa są właśnie na tej górce. Tam też może coś być. Kurde, spędzi mnie skóra, nie? Czasami też trzeba to golema zmusić, nie? Żeby jednak spróbował nas uderzyć, bo czasami on nie ma na to ochoty, przez co unika cały czas naszych ciosów. Dawaj, dawaj. Już nie zostało dużo. Super. Niestety, męczeńsko jest jedno wielkie. Nienawidzę golemów. Co to miało być? Wiecie co, ja będę chyba czekać, aż mnie będzie szarżował na mnie. Nie chcę się go do ściany. Też tak specjalnie. Wiecie, najlepiej jakieś właśnie takie kółeczka zacząć sobie z nim robić. Kurde, dostanę zaraz w mordę, ale mnie zaczął gryźć nos. Okej, udało mi się to przeżyć. Nienawidzę golemów. Oj, nienawidzę. Od razu mi się przypomina Gothic 2. I ilość golemów tam na tym bagnie w nocy kruka u bandytów. I słabo mi się robi, słabo. Dobra. Fajny Seraphis. Coś tu poszło chyba nie tak. Ciekawi mnie, czy to jest ostatnia jaskinia? Bo straciłam troszeczkę rachubę czasu. Jeżeli o to chodzi. Chyba nie, chyba jeszcze była jakaś, nie? Nie wiem. Znaczy powinno być tych jaskiń chyba cztery. Zobaczmy, ile mamy wpisów w dzienniku.
Północny zachód, południowy wschód, północny wschód, południowy zachód. No to chyba wszystkie. A ile tego magicznego pyłu ziomal chciał? Aha, no nie powiedział mi, ile tego magicznego pyłu. No z 5 ogników to chyba zabiłam. Chyba. Znaczy, mogłabym to w sumie sprawdzić. Magiczny pył, zobaczymy. 4 mam. Kolejny golem. Tam będzie miał jeszcze kumpla. Dawaj, ziomal. Musimy go w sumie uderzyć tak... Tak 50 razy trzeba zrobić. Bo wchodzą, wiecie. Masakra. Bicie golemów jest okropne. Nienawidzę. No uderzysz ty mnie wreszcie. No dawaj. W sumie warto robić takie kółeczka też wokół nich. Pięknie. Dobra, sejwik i lecimy wyżej. Lecimy zobaczyć. Siema. Tylko może zejdziemy na jakiś ten sam grunt na przykład. Wiem, że mogłabym go do ściany, ale już mam dosyć tego. Szczerze mówiąc, wolę w ten sposób. Moja masakra będzie z tego chyba. Nie no, wiecie co? Całkiem git. Całkiem git, chociaż to, co żeśmy robili w poprzednim odcinku, tam z Cortezem, to naprawdę. Nie mogę się w sumie doczekać, aż tam będziemy mogli iść, ale myślę, że to będziemy w trzecim, czwartym rozdziale dopiero tam łazić. Bo ja jak na razie to jestem zdecydowanie za słaba na tego typu wyprawy. Dobra, zrobię save'a, bo nie wiem, czy to wszystkie golemy. Niby nic tam nie ma, ale może nagle mi się zrespi na głowie. Cholera wie. Lepiej być, wiecie... Goblinie jagody tu były. To jest coś a la taka mikroświątynia, ale widzę, że nic się nie da z tym zrobić. Albo na razie się nie da nic z tym zrobić. Ciekawi mnie, czy to już wszystko wybiłam, czy wszystko znalazłam. Tu byłam. Wydaje mi się, że nic już na tym bagnie nie żyje. A ciekawi mnie, co się stanie, jak te przełączniki zacznę przyciskać. Nawet nie drgnie. O, fajnie, czyli to pomyśleli twórcy o tym, no bo tutaj wychodzi na to, że Calvin był. Po fragment. Dobra, no wydaje mi się, że chyba wszystko zrobiliśmy, co mieliśmy tutaj. To możemy w takim razie pooddawać zadania, zanim będziemy kontynuować fabułę w kolejnym odcinku. Tak naprawdę. Także chodźmy najpierw do ciebie. Znalazłem twojego brata. I co? Nic mu nie jest? Przykro mi, nie żyje, ale znalazłem przy nim ten pierścień.
Nie, jak to się mogło stać? Bez mojego brata życie straciło sens. A donosi zmiły się. A, i gościu się... uśmiercił się. Ale eliksir sobie wezmę. Niestety. Dobra, kolejna osoba, do której idziemy, to jest oczywiście Castor. Dzień dobry. Hej, ty. Odnośnie jaskiń, tak? W jaskini na północnym wschodzie znalazła się liczna ilość kryształów. Znalazłam jaskinię na północnym zachodzie. Można w niej znaleźć wiele kryształów w najczystszej postaci. Ciekawym znaleziskiem była jaskinia na południowym wschodzie. Można w niej znaleźć sporo kryształów. Wydaje mi się, że nie powstała naturalnie. Prawdopodobnym jest, że prastary lud zamieszkujący te tereny stworzył te kryształy. Niemożliwe, muszę się jej dokładnie przyjrzeć. Wiedza na temat tworzenia tych kryształów może pomóc ludzkości. Nie potrzebuję już więcej informacji. Informacje o tych jaskiniach w zupełności są wystarczające. W międzyczasie udało mi się stworzyć eliksir z kryształów. Oczywiście dla ciebie, nikt inny na niego nie zasługiwał. Jakie ma działanie? Powinien zwiększyć twoją zręczność, na pewno poczujesz się rzeźko. Okej. Co zamierzasz teraz zrobić? Gdy tylko zniknie stąd obóz, udam się w głąb bagna, aby zbadać odkryte przez ciebie jaskinie. Chciałbym jeszcze udać się w podróż w celu poszukiwania innych miejsc z kryształami. Jestem pewien, że nie udało nam się odkryć wszystkich tajemnic. Gdzie masz zamiar rozpocząć poszukiwania? Skoro znaleźliśmy te kryształy na północy, to tym razem spróbuję szczęścia na południu. Powodzenia! Być może jeszcze kiedyś się spotkamy. Jeśli będziesz chciał wiedzieć, gdzie obecnie przebywam, to wystarczy spytać się w klasztorze. Okej. No to bajo. Widzę, że wszyscy się już tam zebrali, więc tak do Corteza iść będzie słabo się nauczyć. Zręczności podejrzewam, bo Cortez jest tam na górze już. Ale mi zależy, żeby ten próg punktowy, wiecie, przeskoczyć sobie. Nie wiem, spróbujmy tak podejść, żeby zagadać tylko do Corteza. Ucz mnie. Siła i zręczność. Plus 5. I teraz mogę cię okraść. Jestem straszna. Dawaj to. Flinta, też bym chciała zagadać. Fuck. Mam złe wieści dla was obojga. Wasz oddział zniknął już ponad dzień temu i do tej pory nie dał żadnych oznak życia. Myślisz, że coś im się stało? Wiem tylko, że powinni byli się stawić o wyznaczonym czasie, a ja już wspomniałem, nie zrobili tego. Nie jestem w stanie powiedzieć na ten temat nic więcej. Tuzin ludzi po prostu wyparował, robi się coraz ciekawiej. Kto ich w ogóle tam posłał? Ja to zrobiłem, ale było minęło. Nie ma co nad tym gdybać. Trafili chociaż do świątyni, czy błąkają się gdzieś po bagnie? Powinni. Skąd ta pewność? Aura klucza nie jest dla mnie widoczna, co może oznaczać tylko to, że są w świątyni, nawet jeśli tam zginęli. Jeśli mogę przerwać, czyli ludzie Corteza i Flinta zgubili się w świątyni, a na naszej głowie jest wydostanie ich stamtąd? Na to wygląda, biorąc pod uwagę, że towarzyszący im magowie nie przynieśli jeszcze księgi. Coś w tym stylu. Więc szukamy teraz ochotników na zejście tam. Pierwszy z nich już się znalazł. W porządku, mam tylko nadzieję, że Magus pójdzie w moje ślady. Jako, że to po części z mojej winy, również tam pójdę. Dobrze, że rozważaliście wątpliwości. My tu zostaniemy i będziemy opijać wasz powrót. Nie ma mowy, magowie będą mieli trudności w tej świątyni. Cortezie i Flincie musicie pójść z nimi. Musimy? Adren wysłał tam moich ludzi, więc niech on ich wyciągnie. Pójdę tam. Że co? Dlaczego? Nazwij to wdzięcznością. Nazwę to szaleństwem. Straciliśmy więcej niż tuzin ludzi. Nie chcę podzielić ich losu. Jeśli idzie jeden z was, to drugi również też musi. Ci, którzy przeżyją ekspedycję, z pewnością przekażą, kto przyszedł ich uratować. Ach ja.
A tak, więc powinniśmy się przejmować trupami. Nikt tego nie zapomni. Jak myślisz, co powiedzą o tym miastowi? Gość z wolnego obozu wrócił po swoich ludzi, a ty? Gość z wolnego obozu jest... W porządku, pójdę z wami, ale nie myślcie, że to z tego powodu. My też cię kochamy. Świetnie, w takim razie dokończcie tę sprawę. Mam tu inne rzeczy na głowie. Okej, siema Flincik. Chciałam tylko trudną kradzież też z tobą poczynić. I już się wycofujemy. W sumie teraz można by było też wydać więcej punktów. Typu 3 sobie dać jeszcze w zręczność. Czyli dać sobie raz i dać sobie raz. Jeszcze muszę sobie te 2 punkciki przerzucić, co mi ta księga w sumie dała. Ale teraz tak, możemy założyć lepszy łuk. Ten właśnie, gryfa. 20 level mamy. Nieźle. Wiecie co? Idziemy jeszcze oddać zadanie magiczny pył. W sensie idziemy zobaczyć, czy w ogóle mogę. Wydaje mi się, że mogę. Bo ja nie wiem w sumie, ile miałam gościowi przynieść tych sztuk, bo nie mam napisane w dzienniku. Ale może 4 mu wystarczą? A jak nie, no to się przebiegniemy troszeczkę na marne. Może kupimy jakieś zwoje w klasztorze jeszcze. A ty, Parachor, ty masz diabelsko trudną. Ile masz? 80. To już niedługo. W sumie. To już niedługo. Zastanawiam się tak naprawdę też, czy to już jest moment, żeby pić mikstury zręczności. Jak myślicie? No, tak jakby ten mod ma jeszcze bardzo dużo nam do zaoferowania. No i przez to właśnie nie wiem, jak postępować teraz. No bo niby już jakby te graniczące z cudem to jest gdzieś tam 120 zręczności plus minus. Więc myślę, że na spokojnie bylibyśmy w stanie to zrobić z mikstur. Tak naprawdę. Także nie wiem, czy już pić mikstury. Właśnie, ciekawe, jak ja sobie z tym cieniostworem bym teraz poradziła. Zobaczmy może z broni najpierw. Jest ogromny. Z broni jest słabo. Znaczy się, jest to do zrobienia. Ale nie, krycik nie wchodzi żaden. Ale idzie całkiem nieźle. 115 mnie uderzył. Nie no, dobra. Idzie nie z gorzej. Ale jest odpalony strasznie, nie? Nie macie takiego wrażenia? Mam takie wrażenie. Sobie też go mogę do ściany przypiąć. Chociaż prędzej go już zabijemy, zanim ja go przypnę do ściany. Tak bardzo on lubi tą łapą. O, matko bosko. Cztery ciosy to jest zdecydowanie mniej bezpieczna opcja. Kurde, no umrę zaraz. Ja pierdzielę! Kurna, jaka ta gra jest głupia. Jesus Christ. A ciekawe, jak z łuku. Ubiłabym go. Dużo to mi nie brakło. Ale chcę sprawdzić z łuku. O kurde, łuk to wygranko jest.
Bóg to jest, wiecie. Dobra. Nie ma co już używać w ogóle tej broni aktualnie. I co, i to tyle? I tu nic nie ma. Ale zdzierstwo. Tylko sam cieniostwór był. Dobra, ale ubity. Obrażenia z łuku to są jednak obrażenia z łuku. A 3 hity takiego cieniostwora to naprawdę szacun. Dobra, idziemy zobaczyć w klasztorze. Wiecie co, odpalę sobie te superowe buty. Idziemy dzięki temu szybciej. Mam nadzieję, że będę w stanie oddać ten pył. Naprawdę. Bardzo na to liczę. No bo jednak... Questik jest questik, nie? Co mi tak dzisiaj nos smyra cały czas? Masakra. Ale bardzo ładnie nam to poszło. Dobra, zaraz będziemy w klasztorze. Dzień dobry. Kto chciał te rzeczy? Magiczny pył? Tyras chyba chciał, nie? Tutaj na pewno nie. Hej, ty. Jeśli chodzi o magiczny pył, tak, masz go ze sobą? Tak, trzymaj. Dziękuję bardzo. Myślałem o tym, jak odwzorować tę starożytną technikę. Spróbuję posypać runę magicznym pyłem podczas korzystania ze stołu runicznego. To powinno usunąć zaklęcie. Ale najpierw spróbuję zrobić to osobiście. Poczekaj chwilę. On teraz się zbugował. To sobie poczekam. Gościu. Teraz jest właśnie w biblioteczce. Bardzo miło, naprawdę. No Jezu. No czekam, jak tam? Wiecie co, musimy właśnie przekimać. Udało się. Wiesz, co właśnie zrobiliśmy? Udało nam się przywrócić dawną, utraconą technikę z głębi ludzkiej historii. To ogromny sukces. Karador będzie zachwycony, gdy dowie się, że wykopaliska przyniosły owoce. Zostaniesz nagrodzony za swoją pomoc. Wybierz nagrodę, zwój przemiany w warga, 5 eliksirów lub 3 kawałki obsydianu. W każdym razie ja wrócę do wolnego obozu. Może uda mi się znaleźć jeszcze jeden lub dwa artefakty. Obsydian. Po co mi obsydian? Ale w sumie eliksiry. Wiecie co, wezmę ten obsydian. Bo coś mi się wydaje, że on może mieć jakieś znaczenie. Można strzały z obsydianu robić na pewno. Okej, okay, zaginionego oddziału. Dobrze, czyli w sumie jesteśmy na naprawdę fajnym miejscu. Naprawdę. Dobra, widzę, że mój ziomal już stąd zniknął. Moi drodzy, ja żegnając się teraz z wami, pobiegnę sobie na spokojnie z powrotem na bagno, do miejsca ekspedycji. I w kolejnym odcinku będziemy kontynuować wątek fabularny związany właśnie z ekspedycją, czyli wejdziemy do świątyni. Trochę się tego boję. Czy ja mam jakieś zapasy strzał takie bardziej logiczne? Mam 634. Powinno mi to, myślę, wystarczyć. Zbroję mamy nie z gorszą. Może hełmu nie mam, mam kapelusz farmerski. Ale dobra, niech będzie.
Myślę, że damy sobie jakoś radę. Mam przynajmniej taką nadzieję. Chociaż boję się, że będą umarlaki w świątyni i że będzie ich bardzo dużo. No ale od tego mamy też Corteza i Flinta i wszystkich, żeby sobie jakoś z tym poradzić, no nie? Tak naprawdę, także chyba nie powinno być wielkiego przypału. Myślę, że będzie nie najgorzej. Natomiast nie ukrywam, że troszeczkę się boję, martwię się tego wejścia do świątyni. Ale mamy naprawdę bardzo dobry łuk, mamy fajną ilość zręczności, mamy fajny procent w strzelaniu z łuku. Mamy 49% aktualnie. Myślę, że jak na drugi rozdział i tak mamy bardzo ładne statystyki. Wszystkie zadania poboczne żeśmy porobili, które się dało. No, nie mam chyba nic więcej sobie do zarzucenia i chyba jesteśmy dobrze przygotowani, z tego co tak sądzę przynajmniej. Questy oddane, porobione, XP jest, 20 poziom. Jeszcze sobie poza odcinkiem dodam te dwa punkty zręczności, tak jak wam mówiłam. Jeżeli chodzi o tą księgę, jeszcze mamy ten eliksir. Możecie mi dać znać, co sądzicie o piciu tych eliksirów, bo właśnie nie wiem, czy już zacząć, czy jeszcze przebić ten próg, że będziemy mieli zręczność za punktów. Wiecie. Za punktów, że jeden punkt będzie za 4. Czy już będziemy pili teraz? Dobre, kurde, to jest pytanie. Czy już pić, czy jeszcze? Także dajcie znać, co o tym sądzicie. Naprawdę bardzo mi się to przyda. A tymczasem, moi drodzy, dziękuję wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Zapraszam was na Discorda, link macie w opisie pod filmem. Trzymajcie się i do kolejnego filmu. Cześć!